Hi guys, jestem Was na naszym kanale i dzisiaj przyjdę Was z vlogiem z Energy Andy. I tak wiem, że no jest 1/3 września, a ja wstawiam vlog z wakacji. Po prostu tak jakoś wyszło, nie spodziewałam się tego też. I na samym wstępie oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco, oraz wpadnijcie na wszystkie moje social media. Jedziemy, jej! No i jak widzicie, w końcu jedziemy autostradą. Niestety albo niestety będziecie słuchali mnie tutaj dogrywającej dźwięk, no bo nie za dużo do Was mówiłam. No i tutaj oczywiście macie Marysię. Dobra guys, nie wiem, o co chodzi z tą kamerą. Przed chwilą... O, tu jest lepiej, tu jest lepiej. Więc jak widzicie, jestem już w swoim pokoju i totalnie I'm obsessed with spokój, with this room. Więc oczywiście Wam teraz pokażę. Masia coś tam mówiły, ale nie zwracajmy na to uwagi. Są drzwi. Tu jest okno. Może ja zasłonię je, żeby... Wiecie. Dobra. I zapalę światło. Drzwi. Tu jest walizka. Teraz mi się napada, jak to wydać. I tu jest telewizor. Okno. Czy grzejnik. Obrazy. Zarąbiste obrazy. Niech Ola takie narysuje. Kwiatek, ale nie wiem jaki. Łóżko. I... Czy widzicie, jak ja się rozłożyłam? Wow. No i tam dalej też są rzeczy. I tutaj mam książkę. I mam mój... Jak bullet journal. Jeszcze muszę sobie piórek sięgnąć. I tutaj mam prezent od mojej cioci. O, może tak, trochę dziwny kat, ale niech będzie. Hello. Hello, Marysia, przyjdź. Chcesz coś powiedzieć? Tak trochę na tego siedzieć. O. I am so happy. Okej. Okay. Dobra, chcesz ze mną być przy odpowiedzianym prezentem? To będziemy tutaj takie same. Bo dostałyśmy prezent na urodziny. To jest jeden prezent właśnie. Pewnie byśmy to samo. Let's open. Co to jest? To jest balony. Jaki? No 14, 11. Ja też miałam taki. O 13. Aha, dobra, no to tu jest 15, no to nie będziemy tego otwierać. Opaska. A czy ja w ogóle dobrze wyglądam opaska? Nie wiem, jak mi się opaska. A to będzie, jak będziemy się malowały coś, to może coś... A, no, no jak do mojej pielęgnacji. Coś, jak zrobimy sobie maseczki w tym. Proszę bardzo. A nawet ładnie. Tylko bym musiała obczaić, jak nosić opaski. No, tak kurde wykrzywione. Ładnie, nie? To jest kwiatowe, ma chyba różowe albo czerwone. Wymień się. Dobra, może się... A. Alright. Ogląd, ale dziwny. Sorry, ale ja muszę sprawdzić, jak to pisze. Niebieski. Niebieski. Może będę nim pisała. To jest, wiecie, coś takiego do telefonu. Później może wam pokażę, jak to wygląda. O, masz, ale ty masz trochę inny w sumie chyba. No inny. No. Tak samo jak wachlarz też. To są tak specjalne dziurki. No. A teraz jest koperta, którego nie będę chyba pokazywała. No więc to było wszystko. No, widzimy się później. W klasie. Chcesz coś powiedzieć? Nope. Bye bye. Podsumowując, naprawdę byłam zakochana w tym pokoju. I w sumie nadal jestem. Dziękuję też mojej cioci i wujkowi za prezent na moje urodziny. A mi słońce świeci. Oczywiście nie mogę zabrać z nagrywania Reelsów, więc oczywiście z moją siostrą nagrałam Reelsa i tutaj go właśnie macie. Energylandia, dzień pierwszy, czas zacząć. Thank you.
Mieliśmy mapę i popatrzyliśmy, gdzie możemy iść na początku. Najpierw w sumie poszliśmy do szafek, a później chyba poszliśmy na śmieżejki jako pierwsze. Tak mi się zdaje. I tak, to były właśnie śmieżejki. Oczywiście na Hyperiana też musieliśmy się wybrać, więc poszliśmy, ale w sumie nie poszliśmy na niego, tylko wykupiliśmy sobie Fastpass. A tutaj wam pokazywałam to, jak ja bardzo byłam załamana tym, bo to naprawdę wysokie jest. Ja siedzę po środku, nie siedzę ani z lewej, ani z prawej, tylko po środku. Nie ma opcji w ogóle. Docenimy ten moment, który wam się jeszcze pokazywałam, bo później już wam się nie pokazywała, bo po prostu źle wyglądałam. Tutaj wam znowu pokazuję tego Hyperiana, jaki on był wysoki, ale o dziwo nie był najgorszy. Następna kolejka jest to Toffifee i w sumie wiem, że to było takie chillowe, tylko trochę było się mokrym później, ale było git. Następnie idziemy na formułę. Wydaje mi się, że jest to formuła, ale nie jestem tego pewna. Oczywiście, jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu. I ta formuła w sumie to była jakby chillowa kolejka. Z powodu takiego, że jesteśmy w Energylandii, no i jest też kolejka ekipy, no oczywiście musieliśmy iść na nią. I powiem wam szczerze, jakby spoko, ale myślałam, że to będzie lepsze, tak szczerze. Tutaj macie te ich obrazki, nie wiem jak to nazwać, zdjęcia. Podsumowując dzień pierwszy, wydaje mi się, że super, super spędziliśmy ten dzień wszyscy i powiem wam, wydaje mi się, że na pewno jeden dzień to jest za mało, żeby zwiedzić całą Energyland, żeby na wszystkie kolejki iść, ale w sumie, jeżeli ktoś by chciał, mógłby. Energylandia, dzień drugi, czas zacząć. Jak widzicie, idziemy już do Energylandii i widać tego strasznego Hyperiana, ale nie był taki straszny, jak się wydawał. Oczywiście tego słynnego napisu Energylandia nie mogło zabraknąć, więc też go macie. Szczerze nie powiem, czy ta kolejka była pierwszą kolejką, na którą poszliśmy. Nie mam pojęcia, nie pamiętam po prostu. Wiem, że jest to kolejka od RMFFM, tak to chyba było, ale nie pamiętam, jak ona się nazywała. Chyba coś tam było z Drago. Nie wiem, możliwe, nie pamiętam totalnie tej kolejki, więc za dużo wam po prostu nie powiem. Następnie stwierdziliśmy, że pójdziemy na tą czerwoną kolejkę. Nie mam pojęcia, co to była za kolejka, nie mam pojęcia, jak ona się nazywała, ale poszliśmy właśnie na tą kolejkę i według mnie była taka bardzo fajna, bardzo przyjemna, ale bardzo krótka. No w sumie to jest minus każdej kolejki, jest po prostu bardzo krótka. Wydaje mi się, że ta kolejka była pierwszą wodną kolejką, na którą poszliśmy. Szczerze, czy polecam? Polecam, jeżeli wiecie, chcecie być moksi, bo naprawdę tam cała była mokra, no prawie cała, więc to był duży minus, ale też siadam gdzieś, nie wiem, czy to było jakby pierwszy rząd, czy to był drugi, ale na pewno było to gdzieś z przodu, więc no nie polecam, też jak się przechodziło, to było tam no, dość bardzo mokre.
Też udało mi się tutaj nagrać wjazd i zjazd. Za chwilę on będzie, tak mi się zdaje. I naprawdę, jeżeli ktoś tam stał, współczułam tej osobie, bo pewnie by była po prostu cała mokra. O właśnie, tutaj widzicie, jak zjeżdża sobie ta łódka. Naprawdę ona tak chlapała cały czas, że my tam nie było. Też było coś w stylu, nie wiem, pokazu, jakby totalnie nie wiem, jak to nazwać, autami i motorami, więc tutaj wam troszeczkę ponagrywałam. Naprawdę ja nie wiem, jak ci ludzie to robią, ale naprawdę to robi po prostu wrażenie. Ta kolejka, według mnie najgorsza kolejka, gorsza od Hyperiona, Zadra. Powiem wam, że nawet jak się szło na tą kolejkę, to była bardzo taka śmieszna, jakby taka, nie wiem, triumfalna muzyka. Tutaj wam ją puszczę za chwilę. I naprawdę była to według mnie najgorsza ever kolejka. Podsumowując, drugi dzień Energylandii, naprawdę było fajnie. Jeżeli jeszcze nie byliście w Energylandii, naprawdę bardzo wam polecam Energylandię na kolejne wakacje czy na ferie, whatever. I w sumie podsumowując całą Energylandię, cały ten trip do Energylandii, było naprawdę fajnie, więc polecam. Najgorsza kolejka, zdecydowanie Zadra, a po Zadrze Hyperion. I w sumie później już nie było aż takich złych kolejek, były takie, wiecie, okej. Okay. No i co? Jeżeli taki film się spodobał, nie zapomnijcie o opcję w górę subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco. Oczywiście wpadnijcie na wszystkie moje social media. No i co? Życzę wam miłego dnia. Dobra guys, and bye bye!